ten film specjalnie z pozdrowieniami dla Wandy. To mamy takie wielkie czereśnie, one są takie ogromne. I oczywiście ogórki. I tam też ogórki. I tam mamy koper i czosnek. Do zrobienia małosolnych, czy do ukiszenia. Tutaj jest chyba borówka amerykańska, bo jest większa niż nasze jagody. I truskawki. A tutaj są śliwki. To będą, wygląda jak kiwi, ale jest takie nierównomierne, nierówne. I tam mamy, tutaj mamy chyba grejpfruty i kalafiory i arbuzy. I to jest czarna porzeczka. I to jest czarna porzeczka, a tutaj znowu są czereśnie i znowu mamy jabłka i tam leżą słoneczniki. I tutaj mamy jabłka i tutaj mamy nektarynki. I znowu śliwki, gruszki i brzoskwinie, bób oczywiście i jabłka i maliny i winogrona. Takie śliwki z włosami i znowu czereśnie. I znowu jabłka i słoneczniki. Tutaj koło mnie leży kukurydza. Tutaj koło mnie kukurydza. Odwrócę w drugą stronę. Tu mamy fasolkę szparagową, zieloną i żółtą. I papryka czerwona, i papryka biała i zielona. Marchewki oczywiście. Widać, że to wszystko jest świeże. I są świeże pomarańcze. I są świeże selery, i świeże pietruszki, świeże pory. No tutaj selerki takie ładne, tutaj seler naciowy, rabarbar, jakaś taka fasolka też do gotowania, cukinie, kabaki, tutaj świeże buraki na botwinkę, tutaj jest szczaw, gdybyś ktoś potrzebował, świeże rzodkiewki, świeży koperek, świeża pietruszka, tutaj mamy sałatę. Tutaj mamy kalafiory, brokuły, rzepa, jakaś kapusta świeża, tak, tutaj też świeża kapusta, świeża kapusta, świeża kapusta. Tam są te salery, przegrał jeszcze tutaj. I tutaj też pietruszka, razem z natką i kolorowe papryki. Tutaj mamy buraki, banany i czosnek. I cebula czerwona, i cebula biała, i cebula biała, i cebula żółta zwykła, i orzechy laskowe, i jajka, i dla mojej mamy kręcę film, i bazylia, i zaraz panu powiem, ponieważ moja mama mieszka w Szwecji, i w Szwecji w ogóle nie ma sklepów warzywniczych. Tak, i tam w ogóle nie ma sklepów warzywniczych, a jeżeli już są, to są takie jak u nas lidlowe, i tam jest tylko jakaś zdechła marchewka. Nie, gdzie w Szwecji nie istnieją takie dobre warzywniaki. Takie ładne nie ma? Nie ma czegoś takiego. Tak to wygląda.